Co się stało? Jacy panowie mili, samochód mi się zepsuł, a ja nie znam się na mechanice. Pomogą mi panowie? Zaraz sprawdzimy. Szybko. Tu jest ubranie. Nie wiem, co się stało. Pewnie nie umie pani prowadzić. Jak pan może tak mówić? Spróbuję zapalić. Może zapali. Pan pozwoli. Jestem naprawdę wdzięczna. Macie złote ręce. Wypijcie za moje zdrowie. Nie trzeba. Bardzo dziękuję. Do tyłu. Szybciej. Jedźmy. Cicho. Witam. Co się stało? Ma pani otwartą klapę. Bardzo dziękuję. Jest pan wyjątkowo miły. Już. W rolach głównych. Perła. Odcinek 179. W pozostałych rolach. Co znowu? Pokłóciłam się z panią zgorzkniałą. Znam ją? Tak, to ta głupia Antonia. Twoja przyjaciółka. Zdałam sobie dzisiaj sprawę, że to podła zdrajczyni. Jest zawisna i zła. Musiało być gorąco. Tak, nigdy więcej nie chcę jej widzieć. Jak się masz, kochanie? Julieta zasnęła. Enrique był bardzo grzeczny. To święte dziecko. Sama w to nie wierzysz. Miałam go zabrać do parku. Bardzo dobrze. Pewnie jest okropnie wynudzony. Nie mam ochoty teraz na spacer. Idziemy, kochanie? Biegnij. Zabierzemy sweterek? Tak. Mówi Alejandro Fonseca. To pan. Udało się pani odebrać perły Matildę?
Mam dość głupich żartów. Proszę do mnie więcej nie dzwonić. Ale czarne perły są u mnie, to nie pańska sprawa. Proszę przestać zawracać mi głowę. Pan komendant? Mówi Perła Altamirano. Słucham. Znowu dzwonił do mnie pan Alejandro Fonseca. Mąż Matildy? Tak. Powiedział, że to ona miała perły. Czego chciał? Nie wiem. Uparł się, że to Matildy je ma. Wolałam pana zawiadomić. Na pewno wie coś, co mogłoby nam pomóc. Chociaż perły się odnalazły, wcześniej zostały skradzione. Bardzo dziękuję za wiadomość. Do widzenia. Zostawiłam klucze u mamy. Ale jestem głupia. Podobno był tu jakiś facet i urządził skandal. To był mąż Pauliny. Jest mężatką? A on myśli, że ja jestem jej kochankiem. Wyprowadziłeś go z błędu? Próbowałem, ale nie uwierzył. Widzę, że wpakowałem się w poważne kłopoty. Musisz go przekonać. Nie uda się. Groził, że zniszczy moje małżeństwo. Nawet nie chcę myśleć, co powie Perła. Musisz temu zapobiec. Czasem mam ochotę uciec i zapomnieć o tym wszystkim. Pamiętaj, że masz Perłę i dzieci. Mam też tyle problemów, że marzę o bezludnej wyspie. Urządzi mi taką awanturę, że będę miał ochotę schować się w mysiej dziurze. Mieszkasz tu? To moje mieszkanie. Znowu się spotykamy, Matilde. Znacie się? Mieliśmy już tę przyjemność. Z Juvenil? Co? Matilde jest właścicielką fabryki, która produkuje opakowania dla Juvenil. Życie jest niesamowite. Nie chciałaś nas zdradzić? Można jej ufać. Oczywiście. Tylko nie wpakujcie mnie w jakieś kłopoty. Nie martw się. Zrekompensuję ci wszystko. Gdzie mógłbym się przespać? Pomogłam wam i chcę wiedzieć, co za to będę miała. Nie robię nic za darmo. Chyba nie myślisz o rozwodzie. Nie wiem. Czasem mam ochotę wrócić do kawalerskich czasów. Ale kocham Perłę i nie potrafiłbym bez niej żyć. Miłość ma swoją cenę. Drogo za nią płacę. To boli. Nie bądź takim fatalistą. Pomyśl, ile wspaniałych rzeczy dostałeś od Perły. Na przykład dzieci. Co dostanę za ukrywanie Oktawia? Nie martw się, zapłacę ci. Czym? Oskubię Oktawia, kiedy ożenię się z Rosendą. Rosenda już się zgodziła? Musi za mnie wyjść, bo tak mówisz? Nie, spodziewa się mojego dziecka. Jesteś pewny, że jest twoje? Rosenda jest podstępna. Nic nie mówiłam. Może koniaku? Włożę pani okulary. Nie, chcę widzieć światło. Rozumiem panią, ale światło może pani zaszkodzić. Co pana to obchodzi? Nie jest pan nawet lekarzem, tylko zwykłym pielęgniarzem. Tak. Bardzo lubię mój zawód. Dobrze pani wie dlaczego. Włożę pani okulary. Już.
Miguel, kto przyszedł? Znowu wybierasz się na plażę? Ubierasz się jak zwykle okropnie. Nigdy nie miałaś stylu. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteś w ciąży. Ty widzisz? Tak, widzę. Mercedes Santiago wróciła. Gdzie je zostawiłam? Toniu, widziałaś moje klucze? Raul, włącz telewizor. Oczywiście. Jak już mówiłam, nie mogę znaleźć kluczy. Wiadomość z ostatniej chwili. Jeden z najgroźniejszych przestępców w Meksyku uciekł dzisiaj rano z więzienia. To Octavio Fantini. Prosimy wszystkich o współpracę w pochwyceniu tego przestępcy. Wyłącz to. Octavio uciekł. Niemożliwe. Jak on to zrobił? Nie kłamał, mówiąc, że niedługo wyjdzie. Wiedziałaś, że chce uciec? Mówił, że wkrótce wyjdzie, ale mu nie wierzyłam. Oby nie wrócił tutaj. Założyłam zabezpieczenia przed takimi jak on. Proszę się nie bać. Dopóki tu jestem, nikt tu nie wejdzie. Mogę zapomnieć o pieniądzach w banku szwajcarskim. Zawiadomię Alexisa. Na razie. Dlatego nasza reklama musi się pojawić na czas. Kto pierwszy, ten lepszy. Musimy zorganizować spotkanie. Kiedy zechcesz. Tak? Dzwoni pani Rosenda Fantini. Dziękuję. Spokojnie. Co z twoim ojcem? Uciekł z więzienia. Jak to uciekł? Powiedzieli o tym w telewizji. Octavio uciekł z więzienia. Czym się martwisz? Powinieneś się cieszyć, że teść jest na wolności. Przestań gadać głupoty. O co ci chodzi? Na pewno do mnie przyjdzie. I to nie w celach towarzyskich. Pobaw się ze mną. Muszę wyjść. Pobaw się, a ja niedługo wrócę. Wtedy się przyłączę do zabawy. Chcę się bawić z tobą. Nie teraz, kochanie. Mam coś ważnego do zrobienia. Kocham cię. Muszę porozmawiać z Perłą. Pa, kochanie. Już wiesz. Rosenda zawiadomiła Javiera. A nie ciebie? Znasz ją. Poza tym to nie ja się z nią żenię. Ojciec wpakował się w jeszcze gorsze problemy. Może zmądrze jej wróci. Nie ma mowy. Mój biedny ojciec spóźnił się, kiedy rozdawali zdrowy rozsądek. Cierpisz, prawda? Bardzo. Codziennie zadaję sobie pytanie, jak się czuje, czy żyje, czy jeszcze o mnie myśli i dlaczego zabił. Domyślam się. Mam też szurniętą siostrę, która umie tylko dokuczać innym. Że nie wspomnę o mamie. Czuję się samotny. Nie chcę nawet myśleć, co będzie, kiedy babcia się dowie o kolejnym numerze syna. Nie możesz tego wszystkiego brać do siebie. Octavio sam wybrał takie życie. Masz rację, ale to i tak boli. Kocham ojca. El mejor padre del mundo.
Ten drań uciekł. Wyobrażam sobie, jak się czuje Alexis. Octavio jest szalony, może do niego pójść. Oby tego nie zrobił. Kolejny problem. Moje życie przypomina tragikomedię. Nie przesadzaj. Dzień dobry. Zastałam panią Perla Altamirano? Proszę o nazwisko. Niech pani powie, że przyszła Paulina. Cristino, przynieś. Co tu robisz, podstępna żmijo? Co z tobą? Śmiesz do mnie przychodzić? Ja tylko... Wynoś się stąd, nie tylko z Juvenil, ale i z życia mojego i Roberta. Nie wiem, o czym mówisz. Mam ci przyłożyć, żebyś sobie przypomniała? Nie udawaj. Nie musisz mnie obrażać. Ostrzegam cię, że jeśli będziesz prosić o wspólną noc mojego męża, podrapię twarz paznokciami. A ze spódnicy zrobię ci spódniczkę hawajską. Będę bronić mojego małżeństwa z całych sił. Nienawidzę takich jak ty. Przyszłam powiedzieć, że zostawię Roberta w spokoju, ale teraz zmieniłam zdanie. Cristino, podaj dwie herbaty do biura Alexisa. Octavio uciekł. Ty i Perla jesteście w niebezpieczeństwie. Nie sądzę, żeby nas szukał. Logika kryminalistów jest dość pokręcona. Może Octavio jest szalony, ale nie głupi. Co z Perłą? Jest zdenerwowana z powodu Alexisa. Przyjaźnią się, a on to wszystko źle znosi. Uspokoiłeś się? Tak, ale schudłem ze 3 kilo. Co się działo na korytarzu? Była tu ta idiotka Paulina. Widzę, że ją uwielbiasz. Znałeś prawdę wcześniej ode mnie. Jaką? Proponowała Roberto wspólną noc. Myślałem, że powiedziała ci dlaczego. Chciałbyś. Nie zamierzam jej oddać mojego męża, bo go kocham. Widzę, że nic ci nie powiedziała. To znaczy, że naprawdę chciała mi coś wyznać? Owszem, ale to nie ja powinienem ci o tym mówić. Daj szansę Paulinie. Niech ci wszystko wyjaśni. Masz rację. Zabiorę ją na kawę i przygotuję pyszną kolację. A potem pójdziemy do kina. Jak chcesz. Chociaż może powinnam z nią pogadać. To był najgorszy dzień w moim życiu. Rano chciałeś się rozwieść, potem pokłóciłeś się z mężem Paulina, a teraz to. Może to jakiś podrzędny aktor? Myślisz, że Paulina go zatrudniła? Jest zdolna do wszystkiego. Wymyśliła, że umiera. Perła prawie mnie pobiła. Jak mogłaś do niej iść? Chciałam porozmawiać. Po co? Żeby sprawdzić, czy dobrze żyje z Roberto? Tracisz tylko czas, goniąc za nim. On cię nie chce. Moje ostatnie dni. To straszne i jest mi przykro, że tak się stało. Ale ta choroba nie daje ci prawa robić głupstw. Oni się kochają.
A ja nie mam prawa do ostatnich chwil szczęścia? Nie oszukuj się. Jedna noc z Roberto cię nie uszczęśliwi. Nie osądzaj mnie, proszę. Sama się oszukujesz. Masz dziecko. Spędź z nim te ostatnie dni. Potrzebuję cię. Słucham. Dlaczego się męczę przy czytaniu? Za bardzo się pani forsuje. Trzeba wypoczywać. Nie potrafię, dopóki ten głupi Octavio jest na wolności. Jestem przy pani. Proszę się niczego nie bać. Mam czarny pas w judo. Jeśli tu przyjdzie, odeślę go do więzienia. Jestem zmęczona. Proszę mi podać coś od bólu głowy. Jeśli pani pozwoli, załatwię to inaczej. Co pan robi? Proszę się nie denerwować. Wiem, jak usunąć ból głowy. Muszę tylko znaleźć połączenie nerwowe i nacisnąć je. Jak pan się znalazł w klinice doktora Sangeniza? Skończyłem szkołę, zdobyłem dyplom i zacząłem szukać pracy jak wszyscy. Nie masz co robić, czy za mną tęskniłaś? Przypominasz tę zgorzkniałą Tonię. Nie porównuj mnie z nią. Chciałam ci powiedzieć coś ważnego, ale nie zrobię tego. Wiele tracisz przez takie zachowanie. Pewnie o swoim głupim ojcu. Nic mnie to nie obchodzi. A co panią obchodzi? Nie pańska sprawa. Jest pan tylko pielęgniarzem. Co z czekiem? Nie ma żadnych pretensji. Co z tobą? Boisz się? Ani trochę. Zrealizowałeś czek? Nie, ale zdeponowałem go na koncie. Później go zrealizuję, kiedy Octavio mi zapłaci. Będziemy żyli z Rosendą jak królowie. Może za pieniądze Octavia. Zdziwisz się, kiedy zrealizujesz czek. Nie ma pokrycia. Miguel! Miguel! Doña! Sprawdziliście, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte? Tak. Sprawdź na górze. Nie chcę, żeby ojciec się tu dostał. A jeśli przyjdzie? Wezwę policję, żeby zabrała go do więzienia. Otwórz, ale sprawdź, kto to. Nie chcę. A jeśli to pan Octavio? Nie uratuje mnie pani. Zabije mnie. Przestań. Nareszcie jesteś. Wybacz, miałem dużo pracy. Ale dla Perły rzuciłbyś wszystko. Skoro tak mnie tym dręczysz, powiem ci. Kocham Perłę z całego serca. Cierpię, bo jest to nieodwzajemniona miłość. Dość. Co to za żarty? Javier tylko żartuje. Szkoda, bo bardziej pasowałby do Perły niż do ciebie. Żebyś znowu oślepła. Muszę porozmawiać z Alexisem. Zaraz. Dlaczego uciekasz? Wcale nie. Chodź tutaj. Co się dzieje? Muszę ci coś powiedzieć. Ty i Alexis chcecie mnie wykończyć.
Mów wreszcie, o co chodzi. Ale nie wściekaj się. Nie zamierzam. Była u mnie Paulina. Czego chciała? Powiedziała, że poprosiła o wspólną noc Roberta. Miała czelność o tym opowiadać? Wybacz, że cię nie uprzedziłam, ale nie chciałam cię skłócić z Roberto. Nie martw się. Wyjaśnił mi to. Wszystko jasne. Wszystko? Tak. Powiedział, że Paulina jest śmiertelnie chora? Oczywiście. Nie przejmuj się, to wariatka. Wymyśli wszystko, żeby zdobyć Roberta. Czego to nie robią kobiety, żeby zdobyć męża? Mojego męża. Zapewniam, to był żart. Nie oszuka mnie pan. Słyszałam, jak mówił pan ojcu, że kocha Perłę. Proszę nie zaprzeczać. W końcu to nie pańska wina. Tak pani myśli? Oczywiście. To dość dziwne. Odnoszę wrażenie, że to mnie cieszy. Nie będę kłamać. Każdy jest lepszy od tego głupiego Roberta Valderamy. Perła go kocha. Miłość się kończy. Załatw mi telefon komórkowy. Powiem ci, który model. Inaczej się przez niego rozmawia? Przestań. Wykonuj polecenia. Czy to nieryzykowne? Ma być, jak mówię. Dobrze. Kiedy porozmawia pan z Rosendą? Dość. Wyżej. Powiem ci coś. Co znowu zbroiłaś? Była u mnie Paulina. Co ona zmyślała? Nie dopuściłam jej do słowa. Chyba jej nie pobiłaś. Przestań. Tylko ją przewróciłam, skopałam i poprosiłam, żeby wyczołgała się z mojego biura. Milutkie. A tobie jak poszło? Na razie pomijam sprawę Oktawia. Całkiem nieźle. I już? Tak. Nie miałeś żadnego spotkania trzeciego stopnia albo jakiejś awantury? Dlaczego o to pytasz? Z ciekawości. Paulina uparła się na nas i może nam kogoś nasłać, żeby zatruć nam życie. Masuj. Masaż. Jesteś idiotą. Jeszcze bronisz tego głupiego Roberto? Nie jego wina, że go kocham. Ten drań cię omotał i chce mi ciebie zabrać. Nieprawda. Nigdy nie byliśmy naprawdę razem. Ożeniłem się z tobą i wychowałem Beto. Jestem ci za to wdzięczna. Myślałam, że zapomnę o Roberto i pokocham ciebie, ale nie udało się. Wybacz mi. Nie chcę. Ostrzegam cię. Pokażę temu draniowi, gdzie raki zimują. Jak było w parku? Doskonale. Enrique ma już przyjaciół. Prawda, kochanie? Cieszę się, skarbie. Umówił się na następne spotkanie. Nie mogę go zabrać, mam mnóstwo pracy. Nie martw się, ja go zabiorę. Dziękuję, jesteś kochana. Pójdziemy, prawda? Mogę ci oferować tylko ten kwiat. Może kiedyś przyjmiesz moją miłość. Hola, hijo.
Szukałeś perły? Nie, przyszedłem zostawić jej kwiat. Tak. Jeśli ją kochasz, niech się o tym dowie. Matilde nie pójdzie na policję? Nie ma mowy, nie znasz jej. Kiedy ją poznałem, była inna, a przynajmniej udawała. Opowiadał mi pan. Nie rozumiem, jak nagle stała się bogata. Nie obchodzi mnie to. Daj broń. Co? Pistolet. Po co? Muszę dokończyć kilka spraw. Zabije pan kogoś? Oskarżają mnie o 3 morderstwa. Jedno czy dwa więcej nie zrobią różnicy. A śmierć Javiera będzie mi bardzo na rękę. Tak, ktoś do ciebie. Kto? Paulina. Mogę powiedzieć, że cię nie ma. Wpuść ją. Proszę. Hola, Roberto. Hola. Roberto. Przyszłam powiedzieć o kłótni z Perłą. Mówiła tylko ona. Nie dopuściła mnie do słowa. Wyobrażam sobie. Zrozum, to moja żona. Nie mam pretensji. Przyszłam cię tylko ostrzec. Przed kim? Przed moim mężem Arturo. Co? Najpierw składasz mi dziwną propozycję, a potem ostrzegasz mnie przed mężem, który mi zagraża? Jakaś ty miła i zapobiegliwa. Nie mówiłam ci o mężu, żebyś dał mi choć odrobinę miłości. Źle z tobą. Miłość to nie łóżko. Nauczyłem się tego przy Perle. Perła. Żałuję, że pojawiła się w naszym życiu. Chyba w twoim. Rób, co chcesz. Wymyślaj milion chorób, śmiertelnych i innych bzdur. Ale ani ty, ani twój mężulek nie zniszczycie mojego małżeństwa. Spełniłam swoje zadanie. Ostrzegłam cię. Skoro nie chcesz mnie słuchać, to już twój problem. Myślałam, że pobijesz tę Paulinę. Niewiele brakowało. Wkurzyła mnie podła gadzina. Miałam ochotę zdeformować jej twarz. Wierzę. Czasem robię się odrobinę agresywna. Odrobinę? Jasne. Tak? To nasz słynny pan od telefonów. Czego pan chce? Opowiedzieć mi kolejną historyjkę o czarnych perłach i Matilde? Szkoda czasu. Spokojnie, właśnie patrzę na pani synka. Śliczny chłopiec. Jest tu z panią Patricją. Proszę go nie dotykać. Nie muszę. Jeśli coś mu pan zrobi, zabije. Powiedzieć, jak jest ubrany? Proszę mu nic nie robić. Wszystko zależy od pani. Czego pan chce? Oddam wszystko. Dobrze, zadzwonię. ¿Qué pasa, Perla?
Co się dzieje? Jadę do syna, zajmij się wszystkim. Wychodzisz? Tak, idziesz ze mną. Mam ważne spotkanie. Odwołaj, musimy biec. Co się stało? Wyjaśnię ci, Waucie. Guadalupe, odwołaj spotkanie. Zadzwonię do tych ludzi. Chcesz usiąść na piłce? Tylko nie upadnij. Twój synek jest śliczny. Pomoże mi osiągnąć to, czego chcę. Rzucę ci piłeczkę, a ty ją łap. Biegnij po piłkę. Niech idzie. Mały? Jak się masz? Dobrze. Przemyślałeś to, co powiedziałem? Chcesz powiedzieć Perle, że ją kocham? To nie w porządku wobec niej. Kocha męża i nie chce jej sprawiać kłopotów. Zastanów się. Ostatnio między nimi się nie układa. Nie wiem, dlaczego ty i Mercedes upieracie się, żebym powiedział Perle, co do niej czuję. Mercedes tak mówi? Nie chcę, żebym się ożenił z Rosendą i namawia mnie do walki o Perłę. Do roboty. Sprawdziłeś, gdzie jest Fonseca? Nie, ale chcę się spotkać z Perłą. Sprawdziłeś, gdzie i kiedy? Co z Javierem? Ciągle siedzi w Juvenil. Załatwię ich razem. Najpierw Fonsecę, potem Javiera. Kiedy porozmawia pan z Rosendą? Niedługo. Śliczny jesteś. Pójdziesz ze mną? Enrique? Gdzie jesteś? Kochanie, nie odchodź. To niebezpieczne miasto. Nie rozmawiaj z nikim obcym. Proszę. Dobrze. Bawimy się. Teraz strzel gola. Co z Perłą? Co jest? Nie wiem. Podobno wybiegła i zabrała Alexisa. Musiało się stać coś poważnego. Sprawdź to i pomóż jej. Podaj mi numer komórki Perły. Po co ci numer telefonu mojej żony? O czym chcesz rozmawiać z Perłą? To nie to, co myślisz. A według ciebie o czym myślę? Nie chcę się kłócić. Perła ma kłopoty. Jakie kłopoty? Wybiegła z pracy. Co się stało? Nie wiem. Zaraz do niej zadzwonię. Jeśli moja żona ma kłopoty, ja jej pomagam. Jasne? Dokąd poszła? Nie wiem, pewnie do domu. Co jest? Gdzie dzieci? Julieta śpi na górze, a Enrique poszedł z mamą do parku. Boże nie, dlaczego? Alexis, szybko. Ten drań na pewno porwał mojego syna i chce go skrzywdzić. Spokojnie, przy Patricji nic mu się nie stanie. Nie znasz Fonseki. Przypomnij sobie, co zrobiło Tilly i Patricji. Trzeba do nich jechać. Spokojnie. Cześć. Kochanie, wszystko w porządku? Oczywiście. Co się stało? Ostatni raz zabierasz gdzieś mojego syna. O co ci chodzi? Nie chcę, żebyś gdziekolwiek z nim wychodziła. Dobrze. Wcześniej mówiłaś, że mogę iść z nim do parku. Zapomnij o tym. Nic nie rozumiem. Pomyśl przez chwilę, a wtedy przekonasz się, że jesteś wobec mnie bardzo niesprawiedliwa. Chyba za ostro ją potraktowałaś. Przesadziłaś, nie zasłużyła sobie na to. Macie rację. Powinnam z nią porozmawiać. Zajmijcie się małym. Słucham panią. Chcę wymoczyć nogi, jestem bardzo zmęczona. Zaraz wszystko przygotuję. Przyszedł Ernesto Villarreal. Niech wejdzie. Widzę, że wstała pani w dobrym humorze.
Uśmiecham się, kiedy mam na to ochotę. Odkąd zamieszkał u nas Raul, zaczęła pani bardziej dbać o wygląd. Wygłaszaj swoje głupie komentarze w kuchni. Tam jest twoje miejsce. Teraz możemy stanąć twarzą w twarz, Ernesto Campero. To prawda. Chcesz mi złożyć kolejną propozycję, z której się nie wywiążesz? Chcę znać twoje plany wobec Perły i Javiera. Ciekawy temat. Jeśli postanowiłaś rozdzielić Perłę i Roberta, to wiedz, że Javier nie będzie się bawił w uwodzenie twojej córki. Sam chciałbyś to zrobić. Perła jest jeszcze młoda i zasługuje na lepszą partię niż ten morderca twojego pokroju. Chcę, by Perła była szczęśliwa. Zrozum, Javier żeni się z Rosendą, a Perła jest zakochana w swoim mężu. Właśnie. Ale to może się zmienić w każdej chwili. Co chcesz w ten sposób osiągnąć? Jesteś aż tak głupi, że tego nie rozumiesz? To jasne. Jeśli Javier rozkocha w sobie Perłę, rozdzieli ją z Robertem. Nie zgadzam się na to. Nic mnie to nie obchodzi. Będziesz umierał z zazdrości, a ja będę się upajać tym widokiem. Ma być tak, jak ja chcę. Albo powiem Javierowi, że jesteś mordercą. Wybacz. Myślisz, że słowo przepraszam załatwi sprawę? Wysłuchaj mnie. Dobrze. Chociaż robię to z niechęcią. Masz prawo być na mnie zła, ale pozwól mi to wyjaśnić. Dzwonił do mnie Fonseca, dał mi do zrozumienia, że zrobi krzywdę dziecku. Powiedział, że jest w parku, blisko was. Jestem pewna, że on naprawdę tam był. Dlatego tak się przestraszyłaś? Wybiegłam z biura jak szalona. Nie wiedziałam, co robić. Chciałabym go spotkać, żeby dostał za swoje. Martwię się, bo nie wiem, czego chce. To oszust. Zrobi wszystko, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Masz rację. Powinniśmy bardziej uważać. Wybaczysz mi? Oczywiście. Ale następnym razem wyjaśnij, o co chodzi, a dopiero później urządzaj awanturę. Dziękuję. Groził Perle, że coś stanie się dzieciom? Tak, skończyło się na strachu. Chyba jest niegroźne. Zapomniałaś, jak oszukał mojego ojca i babcię? Potrafi być niebezpieczny. Gdzie Perła? U mamy. Po tym, co jej powiedziała... Słucham? Proszę z Giną. Roberto? Tak, to ja. Lubisz zawracać ludziom głowę. Chciałam mówić z Giną. Wymyśliłaś następną bajeczkę? Lepiej zostaw nas w spokoju. Ten cały teatr, że umierasz, ci nie wystarczył? Musiałaś jeszcze wysłać do mnie swojego męża, chociaż kto wie, kim on jest? Daj spokój. Nie mam zamiaru, to ty przestań nas niepokoić, bo zawiadomię policję. Zostałaś jej przyjaciółeczką? Pozwól, że ci wyjaśnię. Czemu chciała z tobą rozmawiać? Musimy ci o czymś powiedzieć. Paulina jest nieuleczalnie chora. I co jeszcze? Powiedziała o tym Ginie, ma raka.
Co ci jest? Od kilku dni ciągle płaczesz. Daj mi spokój. Płaczesz przez tego kretyna? Płaczę, bo jestem nieszczęśliwa. Roberto mnie nie kocha. Dobrze, że zaczynasz to rozumieć. Jak śmiałeś go nachodzić? Za kogo się uważasz? Za twojego męża i ojca Beto. Roberto o niczym nie wiedział, a ty musiałeś wszystko powiedzieć. Teraz jest na mnie wściekły. Nisko upadłaś. Nie masz za grosz godności. Ale jeśli tak ci na nim zależy, to biegnij do niego. On oddala się od ciebie, twojego dziecka i swojej żony. Nie wybaczę ci tego, jak mnie traktujesz. Zrobię wszystko, żeby rozpadło się jego małżeństwo z Perłą. Mówiłam o tym Perle, ale nie chciała mi wierzyć. Powinieneś z nią porozmawiać. Trzeba wyjaśnić sprawy Pauliny. Muszę jej o tym powiedzieć. Cześć, kochanie. Zajrzymy do dziecka. Opowiedzieli ci, co się stało? Tak. Co zrobimy z Fonseką? Trzeba powiedzieć o wszystkim komendantowi Rivierze. Nie możemy ryzykować. Co ci jest? Nic. Na pewno? Tak. Pójdę już. Chcę odwiedzić mamę, a w biurze czeka na mnie mnóstwo spraw. Ostrzegłam Monikę i Hortensję, żeby nie wychodziły z dziećmi. Biedna Paulina. Mercedes, zaczynasz żyć jak królowa. To twoja zasługa. Jak się czujesz, mamo? Mamo, mówię do ciebie. Nie zauważyłam cię. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lelek.